zdjęcie, o którym mowa, zostało znalezione w telefonie jednego z zabitych dżihadystów, który został zabity w irackim mieście. To, co tam widać, przeraża. Takie aukcje to w krajach islamskich normalna rzecz. Handel ludźmi jest tam na porządku dziennym. W Arabii Saudyjskiej szejkowie normalnie handlują kobietami bez żadnych ceregieli. Bardzo często porywane i wykorzystywane są w tym przypadku Europejki, jak na przykład historia Magdy Żuk, która najprawdopodobniej brała udział w takim procederze, ale się chciała wycofać, więc musiała zginąć. W islamie kobieta jest śmieciem. I to jest prawda. Kobieta stoi na równi ze zwierzętami. Ma być sługą swojego pana, mężczyzny.